Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym wizytę i naszą fotorelację z pobytu u kolegi Maćka Wodzika rozpoczynamy na WGG Kosakowo. Rozpoczynamy od pokazania magazynu karm, które kolega Maciek posiada. O tych karmach powie kolega Maciek więcej, bo tak się złożyło, że akurat na wspólny gołębnik dołączyły firmy, które też będą tutaj niejako testować swoje karmy. Proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Do tej pory gołębie głównie latały na zeszłym roku i dwa lata temu na karmie Goldwing. Jest to bardzo dobra karma, chyba jedna z lepszych w Polsce. W tym roku do testowania, czyli na pewno się hodowca ten nie boi, ten właściciel, producent karm jest Prima. Od kolegi Andrzeja Głazika. Bardzo fajna też karma. I jest też karma, która będzie domieszana po prostu w mniejszych procentach. To jest karma Paloma. Też ładna karma. Podejrzewam, no mówię, robiłem sobie testy karm w tym roku po Sosnowcu. Praktycznie karmy nasze polskie bardzo dobrze wypadają do karm zagranicznych. Nie odbiegają na pewno normą, nawet niektóre są dużo lepsze, tu nie będę wymieniał, ale mówię, te karmy, które będą stosowane na gołębniku wspólnym, te karmy znam, stestowałem je, bardzo fajna siła kiełkowania, bardzo ładnie te karmy są zjadane, Andrzeja Głazika karmy, linia ta Omega w tych szarych workach, przepiękna karma, przepiękna karma, te są normalnymi takimi karmami, powiedzmy tradycyjnymi, lotowymi, bardzo ładnie zbilansowane, no o Goldwingu to nie muszę praktycznie ostatnio chyba akurat kolega Maciek o tych karmach mówi, bo nic mówić, to jest chyba numer jeden w Polsce. Ale wczoraj byliśmy akurat jeszcze w sklepie tam pod Opolem, tam kolega Marcin nam przedstawiał karmy, właśnie te karmy Shumi Black Relax, Shumi tak, Black Power, Palomy. Kolega Andrzej Głazik też nam na pewno coś powie, karmy, bo się z nimi mówiliśmy tak, też na film i nowości. Karmy Palomy, no mówię, mają naprawdę z tych karm, które zagranicznych robiłem, są karma najlepiej kiełkująca, znaczy karmy zagraniczne musimy pamiętać, że wszystkie karmy typu Paloma, Warselage czy te, nie są takimi karmami, które my powinniśmy typowo stosować. One są troszeczkę karmy za lekkie. Ich karmy, na przykład te powery lotowe, to w naszych sytuacjach, gdzie lecimy gołębnikiem cały tydzień i całym stanem lecimy w tydzień, są troszeczkę karmy za słabe, są za bardzo, za mniej zbilansowane na karmy białkowe i węglowodanowe. Trzeba je to troszeczkę po prostu zbogacić. Tutaj jeszcze, przepraszam, bo mówiliśmy o karmach, ale jeszcze produkty jakieś też, które masz zamiar testować w tym roku. Tak, produkty, no pójdziemy tam. Przejdźmy od razu, bo kiedy ostatnio byliśmy, to miałeś tam rozbudować wolierę, zobaczymy czy ona już powstała też. To idziemy. No i znaleźliśmy się przy gołębnikach, widzimy, woliera już jest wykonana, praktycznie wykończona, tu kolega Adam kończy tutaj pracę przy niej, tu coś spawane jeszcze będzie, zobaczmy. Musimy tylko wylot zrobić, wolierka już jest, tam jest boksy już zapełniony młodymi. Ty gołębi, ile ci przybyło teraz na dzień dzisiejszy masz? 180 pary, teraz nie pamiętam, gołębie już się fajnie czują, mówię, no w tej chwili, no mówię, nie dostały jeszcze praktycznie, broń Boże, żadnych leków, wszystko jest na ziołach prowadzone, testujemy te zioła wszystkie, które są. Bardzo fajnie się te gołębie sprawują. Teraz będą już te boksy nowe tak zasiedlane. Dzisiaj nie wypuścimy ich, bo tutaj będziemy... To są wypuszczone gołębie twoje, widzę. To są moje. Tak. Dzisiaj nie wypuścimy tych, bo akurat będziemy tutaj jeszcze spawać tamten, to żeby ich nie popłoszyć. I dzisiaj znowu mocny wiatr jest strasznie. Tutaj słońce nas trochę myli, ale zobaczmy, drzewa się tutaj kołyszą, uginają pod wiatrem. Tutaj co chcesz pokazać nam jeszcze? Bo masz tu, widzę... Główne rzeczy, które mówię, są na gołębniku stosowane w tej chwili. O, tak na podłogę sypane zawsze po sprzątaniu jest bardzo fajna rzecz. To na kanarku widzę. Ale ja to zawsze. Też. Tak, to jest spalone, ja to sypię na podłogę. To widziałem. Widziałem to w Holandii, w Belgii często to stosują. Bardzo fajnie to się później po tym. Nie mam gratingów, wolę sprzątać, czyli tym zawsze posypię. A tutaj masz. Główne rzeczy, mówię, które są stosowane, to jest.
Oregovet zakwaszacz idealny. Tylko ty masz większe opakowania. Tak, to są większe opakowania, takie, to są farwetowskie rzeczy z Centrum Zdrowia Gołębia, Vet Animal, czyli najnowsza rzecz, która praktycznie chyba od dzisiaj będzie w sprzedaży, Adenovet, Hydrodiarovet, to jest ten znany w ampułkach, Oregovet to jest zakwaszacz, tak, z oregano, środek przeciwgrzybiczy, którym tym młodym jest podawany często, bo to mówię, gołębie z różnych gołębników przychodzą, olej omega i mykowet. To są te, praktycznie teraz te najważniejsze podstawy. No i testowane są też rzeczy od Andrzeja Głazika, no Quikor, którego też już nie muszę przedstawiać, bo w innych moich reportażach zawsze go stosuję od lat, Quikora. Probiok Omega 1 zaczęliśmy stosować, drożdże, bardzo fajne drożdże, bardzo ładnie pachną, gołębie fajnie to jedzą. Później Frasal tak samo jest u tych młodych cały czas stosowany, żel oksygen, elektroid ATP. I to są praktycznie te rzeczy, które wkładamy nowe do testowania. Gryty i minerały palomy, primy tak samo. Do palomy też bardzo fajny granulat, ale to akurat już jest do... Co to jest? To jest dla gołębi... granulat coś do jest jajeczny? To jest granulat taki energetyczno-witaminowy, palomowski, ale to... No, testujemy go. Jest fajnie zjadany, z tym, że jest dosyć długi. Gołębie muszą się przyzwyczaić do... i najpierw poczuć głód, żeby go po prostu zjeść. Aha, rozumiem. Dobrze. No nic, będziemy... Czyli trochę tych nowych rzeczy jest. To też bardzo fajny dynamik w małych opakowaniach jest, ale w większych to jest na prawdziwej, zrobiony na prawdziwej siarze. Czyli też bardzo fajna rzecz. To jest czeska produkcja. No zobaczymy, jak to i jeszcze jedna rzecz, które, bo gołębie działo. Przychodzą tutaj, zobaczmy, są kartony, w których te gołębie są przywożone, zobaczmy, też tak, jest duża ilość. I prosimy też kolegów, żeby pamiętali o dosyłaniu rodowodów. Znaczy, i kart dużo, własności, dużo było... hodowców nie wysyła rodowodów, tylko same karty własności. Ja mówię to później, później jest problem. My będziemy robić zdjęcia, chcieliśmy zaraz zdjęcia robić z rodowodami, żeby to wszystko już wstawić na stronę. Tak jak podczas lotów zimowych mieliśmy. Tak, żeby to sobie było można było tam później przy zabawach typować. To byśmy chcieli, żeby to było dosłane. Niektórzy nie dosłali kart, a są opłacone gołębie. One nawet nie są w systemie. Ja nie chcę mieć gołębi bez kart tutaj. To proszę dostać karty, wtedy będą wstawione w system te i gołębie. Test gołębi, które są na bieżąco przyjmowane, tak, spełniają te warunki. A no mówię, na rodowody czekamy, bo to jest warunkiem uczestnictwa dosłania rodowodu. I tak, czekamy na to, no, i życzymy wszystkim, żeby jak najszybciej te gołębie po prostu przysłane. Gołębie, które nie będą miały rodowodów, nie będą po prostu w ogóle wystawione na aukcję. Nie będą. Dobrze, także dziękujemy, do zobaczenia, dobry. Dzięki.